Iwona Rusek, która widziała w szatni Maxa z Agnieszką, nie może się doczekać, aż Matylda zobaczy ich wspólne zdjęcie, które zrobiła im na poprzedniej przerwie. Tymczasem Matylda jest bardzo szczęśliwa, bo nie dość, że dostała nowe buty, to jeszcze udowodniła koleżankom, że Max zrobi dla niej wszystko. Żaden facet by mnie nie zdradził, a już na pewno nie Max. Nadal uważasz, że Max cię nie zdradza? No podejrzanie to wygląda. Ja bym nie chciała, żeby mój facet obciskiwał się z jakąś laską. Zabiję go. Już po nim. Odbierz ten cholerny telefon. Max, w tej chwili biegiem do klasy od matematyki. Powiedziałam biegiem. No, zaraz zobaczysz, o co chodzi. Max pożałuje tego. I żeby było jasne, ja nie jestem zazdrosna, bo nic do niego nie czuję. Ale tego, że mnie upokorzył przy dziewczynach, mu nie podaruję. Ej, co jest? Ja ci tam... Kochani, kotku, uspokój się. Odusek, proszę cię, odusek kredę. Co jest? O co chodzi? Ona wszystko wie. Co? Nikt nie wie wszystkiego. O czym wy w ogóle mówicie? No, o tobie i Adze. Ej, czemu twoja głupia koleżanka wkręca sobie, że ja jestem Zagą? Zgadzam się, jest głupia, ale ma zdjęcie, jak którym przytulasz Agę. Potwierdzam. Matylda, to nie tak. Powiedz jej prawdę, nie musisz się jej bać. Zamknij się wreszcie! Cały czas się musisz pieprzać w życie innych? Myślałam, że zrozumiałeś, że Matylda cię wykorzystuje. Nie wykorzystuje mnie! Nie rozumiesz, że ja ją kocham! Jakoś dziwnie to okazujesz. Kochanie, Agnieszka chodzi ze mną do klasy. Robimy razem referat. Przytuliłem ją na pożegnanie i tyle! Aga, ciągle Aga. Mam dość słuchania o Adze. Masz jej pokazać, gdzie jej miejsce. Czy ty się w ogóle słyszysz? Jak mam jej pokazać, gdzie jej miejsce? Nie wiem, wymyśl coś, że takie trudne, raz możesz pomyśleć. Może niech wyleje na ją wiadro wody? A może wyleje tobie na głowę? Mam lepszy pomysł. Wydrukujesz i wywiesisz po całej szkole ogłoszenia erotyczne z jej zdjęciem. Odbiło ci? Czy ty się słyszysz? Nie ma szans, nie zrobię tego. To podłe nawet jak na ciebie. A przepraszam, czy ktoś tutaj z tobą rozmawia? Kochanie, ale ona ma rację teraz. Słuchaj, albo to zrobisz, albo z nami koniec. Jasne?